Kongres Kobiet jest unikalną szansą dla wszystkich kobiet, które uważają, że w Polsce kobiety mają gorzej, a powinny mieć przynajmniej tak samo. I dlatego też fakt, że powstał Kongres Kobiet i spotyka się w tym roku już po raz trzeci, daje to wszystkim kobietom, które chciałyby zabrać głos w tej sprawie, pewne forum do wypowiedzi, a jednocześnie daje również okazję do tego, żeby wspólnie razem z innymi kobietami myślącymi podobnie podjąć różne inicjatywy. Inicjatywy legislacyjne, inicjatywy polityczne, inicjatywy kulturalne. My się tam spotykamy po to, żeby powiedzieć, co nas boli, ale z drugiej strony, by wspólnie działać. No i Kongres Kobiet również potrzebny jest do tego, żeby przekonać społeczeństwo, że potrzebne są działania na rzecz równego statusu kobiet, że kobiety wciąż jeszcze nie mają równych praw, a powinny mieć i że jest to nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa, prawa kobiet to nie są tylko sprawą kobiet, to są również sprawą całego społeczeństwa.